24 czerwca 1966. Ruchu turystycznego nie ma. Mija 7 lat, od kiedy przyjechałem w Bieszczady. Tutaj Klinczuk z Bieszczady przyjechał z zachodu, a do Polski w ogóle przyjechał z Jugosławii. Z jakich stron dokładnie nie wiem. W Bieszczadach pojawił się w latach 60. z silnym postanowieniem zostania tutaj i wypatrzył, zanim dotarł na Poloninę Wetlińską, wcześniej przebywał w takiej ziemiance, nocował. To była ziemianka, piwnica, stara piwnica po ludności, po jakiejś wiosce, która była tam akurat na Werechach. I stamtąd właśnie wypatrzył schron wojskowy, który był na Polonii Wetlińskiej, w stanie totalnej ruiny. No, jeżeli chodzi o schronisko na Połoninie, no przez pewien okres było jak gdyby niczyje. No i zamieniało się powoli w ruinę. No i on postanowił to schronisko ratować. No i że w przyszłości będzie, prawda, to schroniskiem PTTK-owskim, no z władzami się w jakiś sposób już skontaktował, porozumiał i zaakceptowali go. No i zaczął remont, no i to trwało dosyć długo i tak pozostał. Nazwa Republika Wetlińska, tak w zasadzie pewnie dokładnie nikt nie wie, skąd się wzięła. Może tych ludzi już nie ma, którzy nawet nadali tą nazwę. Kojarzę co nieco, że prawdopodobnie było to długo przed Ludkiem, kiedy Połoninę Wetlińską prowadzili albo studenci z Politechniki Rzeszowskiej, albo harcerze, którzy tam przebywali. I prawdopodobnie ta nazwa tam od tego czasu została. Poszkodowany, koń maści jasny kasztan. Rozcięcie lewej przedniej nogi. Od strony Smereka przez Połoninę Wetlińską szedł koń. Podjechałem do niego swoim koniem i podprowadziłem go pod schron. Konia obejrzałem, stwierdziłem, że jest mocno wycieńczony i skaleczoną ma lewą przednią nogę. Zrobiłem mu opatrunek z pioktaniny. Dosypałem mu karmy i w towarzystwie mojego konia puściłem go na trawę. Schronisko wywarło na mnie duże wrażenie, ale w sumie był to obiekt częściowo zrujnowany. Dach był pokryty gątem, ten gąt był zszarzały. Okna w zasadzie były częściowo, znaczy były chyba dwie szyby, a reszta to było tak prowizorycznie zasłonięte deskami. Nie było przedsionka. Wejście było już od strony północnej, czyli już Lutek w międzyczasie próbował tam dokonywać remontów na własną rękę. Wewnątrz palili turyści, tak ich należy nazwać, no turyści, ale palili ognisko. W niepogodę padało, czy chłodno było, więc palili wewnątrz ognisko, więc chatka była mocno zdewastowana. No i szalunki z zewnątrz, wewnątrz obijał deskami, no podłogi robił, prawda, no musiał piec sobie dobry postawić, żeby w zimę dawał maksymalną ilość ciepła, no i pokoiki na górze. W zasadzie trzeba było naprawiać wszystko, i podłogi, i dach, bo przeciekał, ściany, podmurówkę trzeba było robić, no i ten nieszczęsny przedsionek, który kilka razy był wyburzany i kilkakrotnie był robiony na nowo. Jeszcze ten
znaczy ja tego okresu nie pamiętam, ale to było krótko przed moim przyjściem na Połoninę, Lutek musiał rozbić w środku namiot, bo dach był tak dziurawy, że nie można było po prostu spać. Także pod namiotem spał na tej rozwalonej podłodze i reperował dach. Trzydziesty października. Wiatr północno-wschodni, porywisty, widoczność bardzo słaba. Fakt dla mnie bardzo niepokojący. Do schronu nie wrócił koń, którego sprowadziłem na polankę. O godzinie 10 wyszedłem na poszukiwanie. Wróciłem o 14. Nie napotkałem na żaden ślad. Bardzo się boję, że mogło się coś stać, dlatego że koń Karo zawsze, gdy zmarzł albo większy deszcz padał, to przychodził sam. Pamiętam, jak rozpoczął remont schroniska na Połoninie Wetlińskiej, ponieważ było tam zawsze ciężkie dojście na tą Połoninę Wetlińską. I może niektórzy dziś nie uwierzą, ale własnymi rękami rwał kamienie z grani, które znosił na odbudowę tego schroniska. Na własnych plecach wynosił, cement do góry, cegłę. Może się to komuś wyda dzisiaj śmieszne, ale taka prawda, zważywszy, jeżeli ludzie, którzy znają drogę, była to droga bardzo ciężka. W lutym, 65 rok, słoneczko przyświeciło, pogoda była piękna, ale było mroźno. To Ludwik na nosiłkach, drewnianych nosiłkach, nosił cegłę na swoich plecach na Połoninę. Tak, dżinsy popękane, także ciało było widać przez te pęknięcia na spodniach. No takie już weterany spodnie, ale to mi utkwiło w pamięci, bo to dosyć było takie no, zjawisko niecodzienne. Po jednym, po dwa kamienie Lutek transportował. To był ogromny wysiłek. Trzydziesty października. Temperatura minus 5 stopni. Wiatr bardzo silny. W dalszym ciągu uskuteczniałem poszukiwanie konia. Koń wszedł też do legendy, ponieważ koń wybudował to schronisko. Piasek, wapno. No, słuchajcie, nieraz człowiek, turyści szli do góry, patrzą, idzie sobie człowiek krok za krokiem, a na plecach, na nosiłkach, z plecaka zrobionych, ma worek cementu. Trochę dziwnie patrzyli. I patrzyli go, spotykali go później na Połoninie Wetlińskiej, bo on to wnosił na górę, po prostu remontował. Lutek transportował na przykład cegłę na odbudowę schroniska, na remont schroniska, transportował cegłę, po parę cegieł zakładał na grzbiet konia i robił takich wypraw, ponieważ no, nie mógł siąść na tego konia, robił takich wypraw pieszych, 7, czasem 8, czasem 5, czasem mniej, w zależności od tego, jak się czuł koń po prostu. Każdy kawałek drewna trzeba było transportować na własnym grzbiecie, prosić kogoś, żeby ktoś podniósł, ewentualnie robił to wszystko koń. Nie mieliśmy nawet dwukółki w tym czasie, także zrobił takie prowizoryczne włóki, jak gdyby z takich grubych belek drewna. I tam były listewki i pamiętam, że pierwsze takie karnistry, beczki jak gdyby do transportu wody, to przywiozła mi wycieczka autokarowa z Cieszyna.
1 listopada. Temperatura 0 stopni. Opad śniegu, zamieć. O godzinie 9 schodzę do wetliny w celu poszukiwania konia. Śniegu jest około 40 cm. Równocześnie potworzyły się zaspy o wysokości do 120 cm. Do schroniska trzeba było dostarczać wodę. Tej wody nie było, więc wypatrzył Lutek źródełko poniżej. Odkopał to źródełko, odbudował, zrobił ujęcie wody na dole. I z tego źródła też biedny koń musiał w kubłakach, albo ludzie 30-litrowymi chobokami, albo 20-litrowymi chobokami na plecach nosiło się tą wodę od źródełka. A to też około 300 metrów jest do źródełka z Połoniny Wetlińskiej. Także proszę sobie wyobrazić ogrom pracy, który on tam musiał codziennie wykonać. Donieść wodę po to, żeby spragniony człowiek, jak przyjdzie na Połoninę Wetlińską, mógł się napić zimnej wody latem, kiedy było gorąco. W zimie, kiedy doszedł, żeby tam była herbata. No każda rzecz to była ciężko, okupiona ciężką pracą, ciężkim wysiłkiem. I tak jak mówię, gdyby policzyć te kilometry wszystkie, które tutaj przez te lata zrobił na Połoninę Wetlińską i z powrotem, byłoby tego na pewno tyle, że ziemię można by było raz, a kto wie, czy nie dwa albo trzy razy obejść dookoła. To były setki tysięcy kilometrów zrobionych kroków, które wykonał. I trzeba było to wykonać. Trzeba było tą wodę oszczędzać, także cały czas starałam się mieć zapas tej wody i Wszystkie czynności były bardzo utrudnione, no bo jednak trzeba było jakąś higienę zachować, także mycie się w miskach, mycie podłogi, to wszystko zajmowało bardzo dużo czasu. Nasze menu było bardzo skromne, sprzedawało się wodę źródlaną, herbatę i wodę z sokiem, którą transportowało się w karnisterkach, to znaczy kupowało się sok wysoko słodzony, bo innego nie było. Przelewało się go do karnisterków plastikowych i potem po prostu rozcieńczało się tą wodą źródlaną. Były śniegi, ale te śniegi nie przeszkadzały nam zjechać konno na dół do ślubu, bo ślub mieliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cisnej, natomiast konno zjechaliśmy na dół do schroniska PTTK do Wetliny. Stroje były robione domowym sposobem, wzorowane na strojach huculskich. Nie było oryginalnych haftów, ale były krajki ponaszywane na płócienne koszule. Lutek miał serdak autentycznie haftowany, obrzeżony czarnym barankiem. Ja również miałam taki biały kożuszek i hafty były identyczne. Te, które były na serdaku Lutka i te, które były u mnie na kożuszku. Konie nasze były przystrojone wianuszkami śnieżyczek, bo to były jedyne kwiaty, które wtedy można było zebrać, bo wystawały takie pęki śnieżyczek właśnie na Połoninie, w tych miejscach, gdzie nie było śniegu. 14 stycznia. Przez 3 dni szalała straszna wichura i duży opad śniegu. Szosa zasypana całkowicie, na niektórych odcinkach 1,5-metrowe zaspy. Podchodzenie z Berechów zajęło mi ponad 4 godziny. W kopnym śniegu narty zapadały się po kolana, wiał okropnie silny wiatr. Po wyjściu na Połoninę czapę musiałem naciągnąć na nos, bo inaczej spaliłoby mi twarz. W końcu zgubiłem orientację, mimo że podchodziłem tędy setki razy. Posuwałem się wciąż pod górę. Co pewien czas wiatr hamował moje zapędy i wyginał mnie do tyłu. Gdy tak się piąłem pod tą górę, myślałem już, że dojdę do nieba. Tylko że kijem zaczepiłem o ścianę chaty. Zimy są tak srogie, że czasem schronisko jest zasypane dosłownie
drzwi i okna są zasypane, trzeba się przekopywać. Czasem ludzie, którzy idą do schroniska zimą, trafiają na dach i po dachu zjeżdżają, spadając na dół. Po prostu tak jest zasypane schronisko. Jest to niesamowita rzecz, żeby przeżyć tą zimę tam w tych trudnych warunkach. Takie ratownicy z Gopru, czy Pińczuk, czy Lutek, to więc musi być opał, prawda? Musi być tam palone, a że prądu nie ma, jest tylko agregat. Agregatem się nie da tego ogrzać, więc Lutek obudował to schronisko, odnowił to schronisko. Podczas dużych zamieci i ogromnych mrozów raporty do dyrekcji musiałam pisać na pokrywce garnka, w którym gotowała się woda, bo inaczej długopis po prostu nie pisał. A w takie drastyczne momenty pamiętam właśnie takiego zimna, to wtedy czajnik z gorącą wodą kładłam do łóżka pod pierzynę, oczywiście na gazetę go przykrywałam. I wtedy, jeżeli pierzyna się trochę nagrzała, i wtedy właśnie czajnik się wyciągało i wskakiwało się w to ciepłe miejsce. Także to było takie bardzo miłe wspomnienie. Ale rano budziliśmy się, kiedy był szron na ścianach. Także nawet nasi znajomi opowiadali, to znaczy mają takie wspomnienia, jak spali na górze w schronisku i tam było tak zimno, że włosy przymarzały niemalże do ściany i szczoteczka do zębów też po prostu była, trzymała się ściany. Były okresy, kiedy koń był uwięziony na połoninie. Nawet koń nie mógł podejść do schroniska, bo były tak ogromne śniegi, także musieliśmy schodzić do stajenki, tam karmić go. A transport wody trzeba było dokonywać na plecach. 17 stycznia. Temperatura minus 20 stopni. Wiatr bardzo silny z rana, później słabnący. Słonecznie. Dzisiaj powinni wyjść ratownicy. Do tej pory nie ma ich. Na pewno dlatego, że drogi są zawiane i autobus nie dochodzi. Przez Połoninę Berlińską przewinęło się mnóstwo, ale to mnóstwo ludzi ze świata, powiedzmy, bohemy artystycznej, piosenki, teatru, filmu, polityki. Ja pamiętam sławnych ludzi, którzy tam bywali z bohemy artystycznej, Jacek Klej, w świętej pamięci Wojtek Beron. I mnóstwo, no to powiedzmy, to są takie jednostki, które pamiętam. Ale przebywało tam naprawdę mnóstwo ludzi. Tam po prostu łączyły się drogi wielu ludzi. Tam przy kieliszku poznawało się przyjaciół, z którymi do końca życia czasami się jest związanymi. Pamiętam ludzi, którzy dzisiaj mnie odwiedzają, których poznałem na Połoninie Berlińskiej. Ciekawe przygody, mnóstwo pięknych kobiet. Zawsze tam był wianuszek pięknych kobiet, które kręciły się wokół dzielnych naszych ratowników, no i oczywiście wokół Lutka, który był już wtedy, tak jak mówię, już był wtedy legendą. Kiedyś, kiedy jechał znużony koniem, kiedy mu się bardzo chciało pić, był upał potworny i ten koń był też znużony, więc postanowił podzielić się z koniem alkoholem. Wprowadził konia ze sobą do baru, konia kulturalnego, koń prychnął, ludzie zdziwieni, trochę przestraszeni wszyscy, co za człowiek wchodzi. Krzyknął: piwo, podano mu to piwo. Jedno popatrzył na konia, przecież ten towarzysz jego biednego przywiózł do tego, więc poprosił o drugie piwo, nalał do skórzanego kapelusza to piwo i koń wypił drugie piwo, podziękowali, uśmiechnął się, pomachał i wyszedł z tym koniem. Zawsze pamiętam nieodłącznie, Lutek kojarzył się z koniem. Zawsze to był koń, pamiętam jakieś obozy, zapraszano go na obozy harcerskie, bo już wtedy stał się, rozumiem, w tej chwili przeszedł do, no już wtedy stał się Lutek legendą. Już wtedy był legendą, zapraszali go studenci na ogniska. Opowiadał o górach, o swoich przeżyciach, które mocne, które były. Pamiętam, jak się wybrał do góry, dookoła Polski koniem. Koń był osobą, która towarzyszyła Lutkowi od zawsze. On po jakimś czasie później zszedł z tego schroniska w doliny, bo tak go losy rzuciły, ale później zrobił z powrotem powrót dosyć triumfalny na tą Połoninę Berlińską i w tej chwili nie wiadomo, jak długo jeszcze wytrzyma, jak mu zdrowie pozwoli, prawda? Gdy o godzinie 13 wracałem z Nasicznego, w lesie na stoku południowym natrafiłem na ślady konia. Po tropach doszedłem do miejsca postoju konia. Posuwał się w kierunku schronu. Na całej trasie
jak i w miejscu postoju konia, widać było ślady odgrzebywania trawy spod śniegu, jak i zgryzania młodych pędów drzewek, którymi koń posilał się. Z chwilą, gdy nadchodziłem, koń zarżał z radości, a później tulił uszy. Ja nie potwierdzę tego, że ono sobie tworzy legendę. Jego bycie tam i działalność, jaką prowadzi, to jest wszystko autentyczne, prawda? Ale w luźnej rozmowie ludzi, turystów, różni ludzie, prawda, przechodzą przez Połoninę. Niektórzy są bardzo zainteresowani jego postacią, jego życiem, więc oni tak niekiedy nawet błądząc w faktach, często wypaczają jego tą pozytywną stronę, jego ten obraz pozytywny. I staram się, jak tylko słyszę jakieś nieprawdziwe historie, staram się to wyprostować, obalić absolutnie, bo ma to być prawdą, a nie legendą. Nie chciałabym już wracać na Połoninę. Nie dlatego, że mam jakieś bardzo przykre wspomnienia związane z prowadzeniem Połoniny. Po prostu uważam, że mój czas już minął i obecnie prowadzenie schroniska w tych warunkach zupełnie dalekich już od czasów pionierskich właściwie straciło sens. Wszystko się skomercjalizowało. Chociaż pozostały te same krajobrazy, ale wszystko inne się zmieniło. Dla mnie Ludwik jest królem Połonin, bo jednak jest to niepowtarzalna postać i panuje na tych Połoninach. No i bez względu na pogodę, prawda, można go i o północy spotkać, i zimą, i latem, i w samo południe, i wesołego, i smutnego. Więc jest to bardzo barwna postać i no wręcz niepowtarzalna. Nikt tego, podejrzewam, czego on dokonał na Połoninie, jak to schronisko dzisiaj, prawda, wygląda, podejrzewam, że nikt poza Ludwikiem by tego nie dokonał, czego on dokonał. Nie wyobrażam sobie, że jak kiedyś przyjdę na Połoninę Wetlińską, że nie będzie tam Ludka, że go zabraknie po prostu, że zejdzie gdzieś w doliny. I wyobrażam sobie, że nie siądziemy przed schroniskiem, nie wypijmy szklaneczki dobrego trunku, nie popatrzymy na góry, nie popominamy starych przyjaciół, których już nie ma. Nie, takiego momentu pewnie nie będzie. Był taki wieczór, że byliśmy sami, no i tak rozmawiamy, ciągniemy ten temat, co będzie dalej, jak to będzie wyglądać, jak sobie wyobrażamy, prawda, starość, że człowiek już nie będzie mógł wejść o własnych siłach na Połoninę. No i co wtedy, co dalej? No i Ludwik tak się jakoś zwierzył, odkrył, że chciałby zostać jednak tam, na Połoninie, nie żeby go gdzieś na dół zwieść, pochować, ale żeby mógł zostać, że jego miejsce właśnie wybrane i o którym myśli, to Połonina.
Thank you.